Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i tak, widzimy się w Elden Ringu. I powiem wam szczerze, tego odcinka nawet nie planowałem. Ja sobie po prostu zwiedzałem świat trochę, po znanych nam już miejscach farmiłem, zbierałem materiały i nagle taki brzydal mi wyskoczył. I tak, stwierdziłem, że jak już mi wyskoczył, o cholera, co on tutaj robi? A po co ja to powiem? To wstawię odcinek po prostu. A jeśli zastanawiacie się, czym tutaj łaziłem, to dosłownie mówię, polowałem sobie na różnych wrogów, których tutaj można spotkać. Czy to wilki, czy tak dalej. Po prostu chciałem się bawić trochę. A, moim czarnym płomieniem. I muszę przyznać, oj, łatwo było nawet wygrać trochę z różnymi wrogami. I tak śmierć, jak widzicie, mam tu też 17 tysięcy. Jest to związane z farmieniem odłamków. Stwierdziłem, że muszę ich nafarmić dosyć dużo, tych jedynek, na wypadek gdybym, wiecie, chciał zmienić zdanie. Ach, i tak. Mogę się pochwalić, na szybko wam tylko pokażę, ile ich mamy. 23. Prawie idealnie. Idealnie dla mnie by było, mówiąc szczerze, 24, bo wtedy bym mógł dwie rzeczy ulepszyć na plus 3, ewentualnie. Tutaj, okej. Ciekawe, ostatnio się tu pojawił tamten gościu, teraz go nie ma. Jakby nigdy nic. A, dziwne, dobra. Mniejsza. Nie rozumiem, co tu się stanęło. Ale tak, no. Chociaż wiecie co? A, podejrzewam, że może będę wiedzieć, może to jest kwestia pory dnia, to wiecie, do zmroku. Zobaczymy, czy pojawi się tym razem, czy nie. Jeszcze, czy nie. Bo w ogóle nie. Właśnie na to. Ale dobra. Mniejsza. A jakiś właśnie też odcinek został zaczęty, tak przypadkowo, można powiedzieć. No to tak, zaraz tutaj wrócimy, bo chcę sprawdzić, poszukać tego gościa. Ale zanim to pójdźmy może to do tej shopy. Chyba może być, nie jestem pewien. Ale tak by jeszcze, co by to było? Patrząc ty, jak mówię, bijąc różnych wrogów, zbierając trochę i nie tylko to. Jeszcze właśnie, ciekawego. Tak, celowo tego nie ruszałem. Mam nadzieję, że teraz to znowu znajdę. A nie ruszałem właśnie, bo chciałem pokazać to na nagraniu. Tak. Tutaj? Nie, dobra. Tu gdzieś trochę mylę chyba miejsca. Tam niżej. Nie jestem pewien, wiecie. Jak zwykle mój chaos się tu wkradł. Dobra, nie, zdecydowanie to nie było tutaj niżej. A, dobra, mniejsza. Mniejsza, chyba tego nie znajdziemy. A może to, albo nie, raczej to było wyżej jeszcze. Bardzo możliwe. Zaraz zresztą sprawdzimy. Ale muszę wam po prostu pokazać to miejsce. Bo powiem szczerze, kojarzyło mi się z miejscem, w którym zdarzyliśmy całą butelkę tego super eliksiru. I dobra, tak, to miejsce. Już poznaję po tym gigancie. Właśnie, jest to gigant z mieczykiem, nie przejmujmy się nim. Swoją drogą dostaję się z niego 1000 run i właśnie coś takiego. I mam tutaj kryształową łzę z plotu siły. Okej, okay, czyli trzeba szukać takich misek, żeby znajdować te inne kryształowe łzy. Warto wiedzieć, dobra. Teraz tak. Shopa Mistrza Wojny jest w tym lesie mniej więcej. Na razie tu jeszcze jedziemy raz. Dalej. Dobra. Mogę tam wam jeszcze powiedzieć, że sprawdziłem sobie dokładnie też, jak to jest z tymi runami w zamku. I ginąć w zamku bardzo często właśnie część tych run nam zabierają. Proszę. Nie ma gościa. I tak. Łowca dzwonów kulistych. Nie wiem kto to do końca. Czy są dzwony kuliste nawet? Też nie wiem. Wiem, że to jest ich łowca. I wiem, że tutaj właśnie jeszcze wilki są jakieś, które trochę mogą przykrzeć życie. Ale tak, jak już go spotkałem, to chcę się po prostu, wiecie, na nim zemścić. I można powiedzieć szczerze, że jak się zemszczę na nim za tą śmierć, która niedawno nastąpiła. No nie wiem, co dalej. Okej.
Widać, że to będzie mocny oponent. Ale ja go chcę pokonać. Ja czuję się po prostu wystarczająco na siłach, żeby, wiecie, próbować. Dzięki mocnym płomieniowi. Tak, wiem, że jest trochę ciemno, ale... No właśnie, czemu nie noszę pochodni? Okej. Okay. Tym, że jego miecz wraca, też może mnie zranić, warto wiedzieć, dobra. Ale teraz full focus. Dobra, 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 dobra. Będzie chyba podchodził, to jedna kulka. Jest jak na przyszłość. Nie ładować tych kulek, naprawdę to się nie opłaca na razie. Puszczenie kulki nienaładowanej robi niewiele mniejsze obrażenia niż tej w pełni naładowanej nawet, więc tak. Oha, no jeszcze wilk. A żeby tylko jeden. Okej, okay, dzięki gościu. Mam u ciebie dług, który spłacę mordując cię. I tak. Co? Okej, okay, zbara chciał. Już nie, dobra, u niego to chyba jest różnica. Wbij mi też przy okazji to lepiej. I proszę, będzie zbara. Okej. Okay. Co jest? Nie myślisz, że za daleko polazłem, dlatego on się zresetował. Jak to jest chamskie? Dzisiaj ja rozumiem, ale... A. Nie, dobra, jest na końcówce. Już się bałem, wiecie, że nagle będzie w pełni zdrowia. Bo tak, tak po prostu to jeszcze okej. Okay. Ale dobra. Też mam jedną niebieskie butelkę szkarłatnych łez, więc... Dobra. I tak. Rzucam jeszcze jedną kulą i mamy to. Zemsta jest nasza. Wow. Na nowroga, puf i tyle. Nie, chwila. Dzwonek kulisty kupca kości? Okej. Okay. Łowca dzwonków kulistych miał dzwonek kulisty, no kto by się spodziewał. No dobra, czym są dzwonki kulisty? Chyba nic tutaj nie widzę. Mogę oczywiście też za szybko szukać i w ogóle, a... Chwila, co? Wypędzony rycerz Engwal? Może mi ktoś proszę powiedzieć, kiedy ja to żebym znalazł i gdzie? Mówię szczerze, ja nie kojarzę tego. Po zamku nie chodziłem w ogóle prawie. Bez waszej wiedzy. Jedno co to tam... Powiedzmy, zobaczyłem sobie, jak pokonać tego ptaka. Znalazłem jedno, jakby powiedzmy, przejście z jednym NPC-em. Nie ruszałem nawet niczego. A tu nagle coś takiego? Okej. Okay. Nie, ale zaskoczyło mi to i mocno, ale dobra, mniejsza. I tak, szukajmy dalej tych dzwonków. Chyba tutaj niczego nie ma też. Tutaj są nasze piękne różne rzeczy. Biorne, wzmacnianie osłabione prochy albo zwykłe prochy. Czyli jakiegoś ducha mogę na plus 5 ulepszyć nawet. Dobra, mniejsza jednak. Co tu mamy? Po wymieszaniu do eliksiru tymczasowo zwiększa siłę. Fajne. Ja, tak, tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Tu mamy jakiś kluczyk, oko bestii, za larwy, wszystkie te rzeczy, co? O, faktycznie coś jest. Ofiaruj cieniom bliźniaczej służki za dostęp do nowych przedmiotów. Dzwonek kulisty nieszczęsnego kupca kości, zgładzonego przez łowcę dzwonków kulistych. Ofiaruj cieniom bliźniaczej służki, by uzyskać dostęp do następujących przedmiotów. Cienki kości bestii, duża kość bestii. Okej, okay, dobra, czyli to pozwoli nam kupować kości łatwiej. A, i dobra. To tyle? Chyba. A w takim wypadku... Chyba można wracać już do zamku. Konkretnie można by było, gdyby nie to, że... chciałbym sprawdzić parę rzeczy. Pierwsze kilku kupców, bo ponoć właśnie u nich się trochę zmieniły co niektórym asortymenty. Też to teraz dopiero wyczytałem, ale mniejsza. Czemu teraz, przed chwilą, dosłownie, ale mniejsze, tak, jak już mówiłem. I tak, to jest jedna kwestia. Drugie, co jeszcze chciałem. W sumie jest noc, to
Może spróbujmy swoich sił jeszcze przeciwko innym takim minibossom. Nie wiem, czy to będzie miało sens, ale dobra. Spróbujmy po prostu, więc tak, tutaj będzie jeden, potem może tego strażnika drzewa też spróbujmy pokonać. Wiecie, skoro i tak już jest taka sytuacja, wiem, że najpierw powinienem chyba wykorzystać moje runy. Potem nie płakać, że straciłem 20 tysięcy, bo to jednak spora sumka. Ale dobra, mniejsza o to. Dobra, jedziemy i jest! Nocna kawaleria. Jakoś tak. Okej, okay, widzę, że mój płomyk mu się mocno nie podoba, no ale coś dziwi, czy jest w dalszej lokalizacji niż ta tutaj. A, tylko trzeba trafić jeszcze, a to już jest cięższe. A, i okej, okay, widzę, że jego bestia, na której jeździ, bo ciężko to nazwać koniem czy coś, to ma osobny pasek życia niż on. I mimo wszystko jest dosyć papierowaty. Może być po prostu podatny na płomień, albo może to być kwestia tego, że używam czarnego płomienia. Oczywiście. Ale tak. Można warto też właśnie. Może właśnie bardziej warto też skupić na tym, żeby zobaczyć, jakie ma słabości. Znaczy, dobra, jak mam zobaczyć, jakie ma słabości, jak nie mam innych typów obrażeń niż ten cały czarny płomień. A nie, chwilę, mam jeszcze zwykły ogień, który de facto pewnie jest innym typem. Znaczycie, ten tutaj to jest jakiś. Nie wiem, jak to nazwać. Zgaduję, że on nie bije obrażeń do ognia, tylko czegoś innego. I postać mi utknęła dosłownie tam przed chwilą przy nim. Mimo tego, że pośpieszałem konia, próbowałem skakać, nic nie mogłem zrobić i zaraz zginąłem. Super. Super po prostu. Za to kocham Elden Ringa. Że ma takie dziwne bugi. I niestety, przepadło. Dobra, to jedziemy po to i zaraz chociaż strażnika drzewa pokonamy. Zrobić cokolwiek. Po czym... Jak mówiłem, chyba będziemy walczyć z tym Godrickiem? Ponownie. Wiecie, tym, który nas ostatnio tak męczył. Przy czym może jeszcze ewentualnie dodamy sobie ten właśnie ten punkt inteligencji, czy tam więcej wiary, żeby ewentualnie właśnie ten talizman pogromcy bogów, czy jak to się nazywało, wziąć. Wydaje mi się być sensowną opcją. I tak, w sumie on jest też powodem, dlaczego tak dużo zbierałem tych odłamków. Bo sprawdziłem i niestety jest też na zwykłe odłamki, ale dobra, mniejsza. Po prostu idźmy tutaj, zajmijmy się tym wszystkim na spokojnie. Pierwsze co, to chyba pogadajmy z nim, czy zobaczmy, czy on coś ma do kupienia. Nowego, ciekawego. Ma 3 dzbanki. I tak z tych bomb nie korzystam, ale dobra, na rzecz odpuszczę sobie. Tutaj właśnie pokażę wam tylko, że proszę, no niestety, kamień kowalski zwykły. A, w ogóle na plus 1 już będzie miał B. Nie wiem, czy tamten też nasz miał na plus 1 B, czy nie. Tak, dlatego właśnie to zbierałem, ale jeszcze tego nie chcę wzmacniać. Jedno co jestem pewien, że chcę, chociaż tego plus 3. To będzie nasz mieczek startowy. Spokojnie. Otwarcić te kamienie nie jest trudno. W palniach, więc tak. To, że teraz pieczęci nie ulepszy do plus 3, to nic. Strażnik drzewa. Proszę, strażniku. Oczywiście, że nie trafiłem, bo po co? Oczywiście, że nie trafiłem ponownie, bo po co? Nie, to... Takie dzień dobry to już po prostu, takie powitanie w sumie z nim to już pokazuje wprost, jak będzie ta walka wyglądała. Dlaczego zginę za chwilę. Mhm. Dobra, jemu tu bije chyba, nawet nie wiem, czy podobnie, czy mniej. Przez to jak on skacze, to moja większość moich ataków w ogóle nie trafia, więc to jest takie... Trzeba się w ogóle modlić o to, żeby trafić. To jest trochę... komplikujące sprawę. Ale jak już trafię, to nawet porządnie, dobra. Więc może nie ma co aż tak płakać. No! Jakim cudem? Ktoś mi to wytłumaczy? A, tutaj to akurat moja lama, ale dobra. To tak, może spróbujmy bez konia.
tym razem będzie ciężej oczywiście, ale wydaje mi się, że może być łatwiej pod tym względem, że będę miał większą kontrolę nad unikami i tym podobne. Tylko zanim to tak odebrać moje runy. Fajnie byłoby zacząć od naładowanej kulki mu w plecy czy coś. Wątpię, żeby wiecie, to się udało, ale można spróbować. Idziemy za nim i ładujemy kulę. Dobra, dostał. Ponownie dostał i... Okej, tym razem nie dostał. Dobra. Masz kulkę. Praktycznie bez konia mi to tak jakoś lepiej idzie na razie. Więc... Chociaż on ma przewagę mobilności, to zobaczymy. Co? Co on zrobił? Przepraszam, ale co to ma być? I czemu on tak nagle sobie spamuje tym? Nie, ja rozumiem tarcza odbijająca magię. Wszystko w porządku, ale... Czy powinno być tak, że tylko widzi zaklęcie i od razu to używa? Jak ja nawet miałbym taką tarczę, to pewnie miałbym jakieś wielkie odnowienie na co. No dobra. Okej. Dobra, dostał. My też niestety dostaliśmy. Wow. Jakie trzęsienie ziemi. Ważna sprawa. W samych poważne są te kamienie, które prawie skazały mnie na śmierć. I... Niestety kończą się butelki, więc prawdopodobnie zaraz będziemy martwi. Mhm. I jeszcze nie starczy mi pewnie skupienia na dobicie go. Tak. Teraz to trzeba mieczykiem. To wcale nie jest takie ciężkie. Okej. Tylko trzeba wiedzieć, kiedy uderzać. Okej. To ma szansę się udać. Dobra, mamy to. Mamy to. Pokonano wroga. Strażniku drzewa, dziękuję ci. I mamy za to złotą halabardę. Miło, miło. Zobaczmy przy okazji, jakie to wymaga statystyki, co to w ogóle za halabarda. A, złota halabarda, złota przysięga jako zdolność, siła 30, zręczność 14, ojej. Nie zdobędziemy tych statystyk. Ale tak, ciężka halabarda wykuta ze złota. Taki broni używa zakon strażników drzewa, ciężko zbrojnych rycerzy, zadaje święte obrażenia, okej. Mistrzostwo wykonana i skuteczna broń, ale posługiwanie się wymaga nadludzkiej siły. Złota przysięga. Umiejętność od dawna przekazywana wśród stołecznych rycerzy. Unieś oręż i przysięgnij, że oddasz w boju cześć złotemu drzewu. Tak dasz się sobie i pobliskim sojusznikom większą siłę atakuje brony. Ciekawa rzecz. Ale dobra, nie przejmujmy się tym. Tylko na spokojnie usiądźmy. Cieszmy się naszym sukcesem. I tak, ja teraz pomyślę, co dalej, bo na pewno zamek, co do tego nie ma wątpliwości, ale wiecie, chcę się zastanowić na spokojnie, czy inteligencję rozwinąć, żeby mieć tą 13, czy rozwijamy może coś innego. I na spokojnie, za chwilę po cięciu, spotkamy się właśnie albo w zamku, albo gdzie indziej, w zależności od tego, co wyniknie. Wiecie co? Muszę wam to pokazać. 4 punkty wiary. Widzicie to? Idealnie po to, żeby nosić tą nową pieczęć, która wzmacnia w teorii nasze te super rzeczy. Proszę, tu mam 132 teraz, na to będziemy mieć 127. Jednak chcę to teraz ulepszyć i zobaczymy, czy będzie lepsza, czy nie. Jeśli tak, to super. I uwaga, uwaga. 129, 131, 133. A plus 3 będzie o jeden lepsze niż to, co mieliśmy do tej pory, więc wymieniamy ją. Tak. I zobaczmy przy okazji, jak to wygląda. A, trochę tak wisi. I dobra. A jako, że jest taka, a nie inna sytuacja, to idziemy. I pokażę wam, jak ja farmię to wszystko. Wyfarmić jeden kamyczek.
Nic więcej, nic mniej. A więc tak, wchodzi się tutaj, przygotowujecie jedno zakręcie ogniste, a biorę, wezmę to przy okazji, żeby było jaśniej. Proponuję zwykłe takie coś, atakujecie tym, zawsze zginę od naraz. Super, chyba piąty czy szósty kill-off. Nawet jak miał mniej wiary, zginę na jedno uderzenie. I tak, po prostu pokonujecie każdego z nich, licząc na to, że kamyk, a nie kill-off. Będę musiał nawet policzyć, ile mam tych kill-offów, bo nawet już pamiętam, ile im powypadało. Drugim kill-off wymaga 22 siły, więc nie licz się na to, żeby na nim kiedykolwiek walczył. Patrząc na to, jakie mam teraz tutaj priorytety, to raczej nigdy się nie da. Ale dobra, no. No i tak właśnie tutaj próbujecie, aż się uda. I może będzie dobrze. I przy okazji, ile potrzebujemy? 5900. Mam na szczęście wystarczająco tych takich przedmiocików, wiecie, żeby sobie level upa zrobić, bo stwierdziłem, że tak, zrobimy oba level upy i na tą pieczęć, jak już widziałem, że mogę teraz. I że w sumie zeżrę trochę tych run, po to, żeby mieć 13 inteligencji. Zobaczę się wtedy właśnie, jak fajnie działa tamto wzmocnienie. Podejrzewam, że będzie podobne do tego, co mamy, ale może będzie łatwiej określić, bardziej długotrwałe. Może to, no, to jest chyba najlepsze określenie. Po prostu, jeśli by się udało, to dzięki temu może miałbym właśnie jakieś fajne wzmocnienie, którym bym mógł moją broń ulepszać na dłuższe walki niż tylko tym mrocznym ogniem. Brawo. Uwaga, wybuchnął i nic. Może i garść wybuchowych kamieni. No widzicie, taki jest mój fart. Długo tu naprawdę siedziałem, dlatego miałem tyle tych run. A teraz robimy przewrotkę tutaj. Idealnie, żeby nie dostać obrażeń. Teraz tak, przebiegamy, żeby szybko po prostu to podnieść. I tak, tu jest ostatnia sekwencja, zobaczymy, ile mamy. A nie zobaczę teraz, ile mam. Ale wiem, że mam wystarczająco energii, żeby to przeżyć. I tak, tutaj szybko uruchamiacie to, na tym piesele. Czekacie na drugiego, który zaraz powinna wyskoczyć. I jeśli nie skacze od razu, to czarny płomień bądź zwykła kulka ognia. Teraz szybko biegniecie do niego. Jeśli wam się hitbox nie zbaguje, powinniście go trafić. Tak, potem do tego. Patrzę się, czy wypadnie. I w tym momencie albo typacie się z powrotem, albo gdzie indziej, albo no cokolwiek, wy rozumiecie. No i to jest moja cała metoda farmienia odłamków. Próbowałem tutaj, próbowałem na żołnierza Godricka. Tutaj idzie dużo szybciej, bo tak, dowiedziałem się, że ci właśnie podstawowi to są żołnierze Godricka. Jego nazwę. No. Ręczniakiem, który był bossem samouczka, że tak nazwę. Chociaż to jest, wydaje mi się, dosłownie taki sam gość jak ci normalni przeciwnicy. No, i nie wychodzi. Nie dostajecie tego odłamka zawsze, kiedy chcecie to pokazać. Kopią to szybki sposób. I no niestety. A niestety. A i przy okazji, ja zauważyłem, że mogę być pochodnym, jak w sumie mam w ręce ten talizman. Mimo tego, że to miało być brak zdolności, to wybić. Ale dobra, mniejsza. O, super, tym razem szczury jeszcze to zauważyły. Ale nie chcecie wiedzieć, ile razy przez te szczury mój plan nie wyszedł. To byłoby upokarzające, gdybym wam powiedział do końca, ale tak. Często miałem z nimi problemy. I okej, skoro już widzicie, jak to wygląda, to widzimy się, jak zrobię dosłownie ostatni kamyczek. Po to, żeby ulepszyć sobie pieczęć do plus 3, wiecie, no, musicie się cieszyć tym, że mam nową w sumie. Która mi dosyć, że będzie o jeden lepszy od tamtej poprzedniej. No to jeszcze będzie miał dodatkowe wzmocnienie dla tych całych no, inkantacji czarnego płomienia. W sumie tak można wywnioskować, że to jest tak. Właśnie to są te inkantacje zabójcy bogów, które de facto są ponoć tutaj wzmacniane. Jak to działa i czym jest to wzmocnienie? A właśnie chciałem zrobić cięcie, a tu proszę, mamy kamyczka. Dobra. Los się uśmiechnął, ale żeby po prostu nie być słabym z wody, co przy okazji wybiłem tutaj wszystkich. Tam są dole, nie? Tylko tutaj i jakimś cudem nam dostanę do tego. Oczywiście, już zapasowy kamyczek. Dzięki, robotnicy. Zdecydowanie miło z waszej strony, że jesteście tacy hojni, podrobali się dodatkowego kamyka. Nie będzie mi teraz potrzebny, ale jestem pewien, że wcześniej czy później się znajdzie jeszcze jakiś i tutaj prawie mogłem zginąć, ale dobra, mniejsza, na szczęście nie padłem. No to tepamy się do kościołka, tym kościółka, jak to tak zwał. Wszystko zrobione, ulepszamy tylko i tak. I najważniejsza rzecz, raczej będę ją trzymał, jakby to najłatwiej określić, tą pieczęć
brać w zamiast pochodni, bo będziemy chodzić po jasnych miejscach w drugiej ręce. Tarczy wiem, że to trochę ryzykowne, ale stwierdziłem, że tak będzie lepiej, jeśli chcę używać klingiczera. Tężna rzecz, więc tak. Brakuje nam ile? Zaraz zobaczymy, ile mamy. Mam 4. Jeszcze muszę użyć 5. Dobra. Nie jest to problem. Często te czaszki widuję. Karmić też nie jest wstyd. A, chociaż pewnie zabraknie kilku teraz, jak tak myślę. Nie, dobra, idealnie. Więc inteligencja jeden więcej. W tym momencie zapamiętaj zaklęcie. Zamiast tego zapłonu klinga porządku. No i mamy teraz piękne dwa wzmocnienia. Jedno już znacie, drugie. Wow, fajne to ma animacje. Postarali się twórcy tym razem. I święty mieczek znowu. Dobra. A chciałbym właśnie też tak to zrobić, zobaczyć, jaka będzie różnica. Mogę wam już od razu powiedzieć, że widać, że tak, trochę dłużej to trwa, więc... Różnie też ładnie zwiększa. Nie wiem, ile do końca, żeby nie było. Tak, jak widzicie, fajnie to zwiększa obrażenia. Nie trafiłem ani razu. A ono mnie... Ale dobra, mniejsza. Tak, takie zaklęcie klingi porządku będzie idealnym, jeśli chcemy, wiecie, sobie wzmocnić broń na dłużej. A nie w jakiejś szybkiej walce. No tak, trwa porządnie, muszę przyznać. Nie wiem, ile konkretnie, jak powtarzam. Skoro tyle biegam i to nadal świeci, to jest dobrze. Okej, okay, dobra. Tak, ja nawet już nie muszę więcej sprawdzać, jestem po prostu pewien, że to jest bardzo dobry wybór. Okej. Okay. Tak, to pobiliśmy ich. Mieczek nadal świeci, to w takim wypadku... Odosobniona cela, to chyba tutaj. No. Pójdziemy się w takim razie, jak już po części wspominałem, spotkać z tym NPC-em. Jak już się z nim spotkamy, to potem chyba już Godric. O, ja tam, a nie stamtąd przylazłem, dobra. Chcemy iść do tego NPC-a, trzeba iść tędy i zobaczmy, ile teraz w ogóle naładowany płomień będzie bił, czy jest wielka różnica. Jest! Dobra, odczuwalna, chociaż jak de facto nie powinien dużo więcej bić, bo... A nie, dobra. To 55. Mniejsze teraz o takie szczególiki, ale... No widzicie, ładnie bije. Zobaczymy teraz, ile w ogóle też zużyję. A, dla niego? Tak, ile po prostu, wiecie, maksymalnie by wymagało to, gdybym wszystkim trafiał. Ponać? Może już nic nie ma jednak takiej wielkiej, jak mi się wydawało, ale jakaś jest. A 55 teraz jest standardem, to wcześniej wyszło raz więcej, ale nie wiem, jakim cudem. Więc to, że raz nie trafiłem... ...przeoszczędziłbym względem tego, ile wcześniej musiałem rzucać. A tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu go tutaj biję... Oj... Nie dobiję go tym już. Panie trafienia i nie dobiję. Dobra, czyli przeoszczędziłbym jeden atak. Ale okej. Okay. Dobijemy go już, tak? To nie jest problem. Mamy tam dwóch. Okej. Okay. Łyknę to od razu. Dla bezpieczeństwa i teraz... Okej, okay. Raz, dwa, trzy. No fajnie się ich teraz bije. I raz, dwa, trzy. Teraz jeszcze tak. Tutaj mamy takie statystyki, a na włóczni były... takie. Czyli niewiele gorsze. I proszę, jeśli chodzi o killoffy, macie tutaj piękny pokaz, ile tego dostałem. Ale dobra, idziemy i grzyb. No. Tutaj to jest takie typowe, grzyby co chwilę wypadają. Ale okej, okay. Bierzemy tarczkę też, bo nie wiem, co mnie jeszcze tu może czekać. I samego NPC-a spotkałem o w tym miejscu. Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. To ciekawe, powtarza ten tekst, który mówiła wcześniej, więc to jest dobrze. Zobaczmy, co to też jest na zwłokach. Proszę, zabijcie mnie. Gdybym ja to wcześniej wiedział, to by nie warto. Oczywiście, ale mniejsza. Więc tak, Sanko wygląda jak startowo bohater. Czegoś tak się nazywa chyba to przez ta klasa. Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. I'm here by decree of my father.
How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. O, ciekawe, ciekawe. You intend to challenge Godric. I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Apologies, as fellow tarn down whatever road. A, ciekawe, czyli ona oferuje nam swoją pomoc. A, no dobra. Wiem, jakim oponentem jest ten cały Godric. I nie sądzę, żebym potrzebował, wiecie, przywołańca tego typu. Ale szczerze, czemu nie? Jeszcze się tutaj nie bawiłem w koopy, więc możemy zobaczyć. Ciekawe tylko, gdzie będzie ten znak. Czyżby już tutaj? Efeli Lux. Wojowniczka. Dobra, weźmiemy. Powiem szczerze, jeśli NPC sam prosi o takie rzeczy, a to tak. To warto. Warto go posłuchać. I to mówię szczerze, nie chodzi o to, że chcę, nie chcę, bo czuję, że to jest zbędne i tak byśmy położyli tego Godrika ostatecznie. Ale cek, dobrze idziemy? Nie. A tak, tak, dobrze, względem tego, co chciałem. Ale właśnie... No, mówiąc tak jeszcze kontynuując i w ogóle... Dark Souls 2, i nie tylko dwójka, ale nauczył mnie ogólnie Dark Soulsy, że warto wzywać NPC-ów, bo często ich wątki są zależne od tego, czy pomogą nam w walce, czy nie. Więc jeśli oni mówią coś o przywoływaniu i o współpracy czy coś, to lepiej to zrobić. Więc no. Po prostu warto się do tym skupić. Teraz tak, prochy i wyjątkowe prochy. Mhm. Czyli tu są jakieś super potężne prochy te i... Ha. Nie wiem, czy chcę je ulepszać. Ale stwierdziłem jedną rzecz. Chciałbym ulepszyć chociaż podstawowo każdego z tych tutaj. Chciałem też właśnie sprawdzić, czy on jest wyjątkowym prochem, czy nie. A okazuje się, że tak, więc dobra. Jeśli chodzi natomiast o te, które na pewno chcę ulepszyć, to wilki są dosyć przyjemne. On się okazał też potężny. Ten czarodziej w ogóle jest taki tani. Wygląda mi na to, że będzie bezużyteczny. I dobra, to i na tamtych minimalnie zabrakło. Ale niech będzie, że dostrzejmy te duchy. W takiej sytuacji chyba mamy wszystko zrobione, więc nie wiem, czy jest jeszcze jakiś większy sens, żeby cokolwiek tutaj robić. Dobra, z tym nawet nie ma co gadać. A nie, jest jeszcze jedna rzecz, tak. To. Za aferę dzwonek kulisty, bo sobie przypomniałem też o tym. Dostałem ten dzwonek i coś to zmieniło. A, dosłownie teraz możemy kupować tu kości, nawet nie będziemy musieli teraz na nie polować. Nie, żeby to było jakieś istotne wielce, ale okej, okay, miła zmiana. Zobaczmy może też, czy ktoś nie ma czegoś do powiedzenia po tym wszystkim, co tutaj już zrobiłem. Nie, chyba nie. Dobra, to już nie przedłużamy, skoro i tak odcinek potrwa. Pora się zmierzyć z Godrikiem po raz kolejny. Przy czym, jeśli będę miał wsparcie NPC-a, to... Próbuję zaoszczędzić sobie czarny płomień na drugą rundę. A, chwila, nie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której ciągle zapominam. Przecież ostatnio podnieśliśmy ziarno kolejne, więc może teraz już udało się. 5-2 czy 4-3? 4-3 niech będzie. Chcę po prostu się móc bawić tymi ogniami coraz więcej. Skoro i tak już mam bardzo, ale to bardzo wysoką wiarę, to żal byłoby tego nie robić, więc tak. Felix Lux, wojowniczka. Bierzemy ją. No mówię, ja to robię głównie dlatego, że liczę na to, że ona ma jakiś większy wątek, który ją odwdzięczy za to, że wzywam ją w takich sytuacjach i w ogóle patrzcie, dwa toporki. Ciekawe, dobra. Teraz ciekawe, czy będę mógł nadal wezwać sobie tego kogoś? Nadal jeszcze mogę tutaj sobie dopomóc. O proszę. Dobra. Potem będę płakał. Potem będziecie mi płakać pewnie, że gram jak noob i że nie powinienem tego robić. Ale niech tak będzie. Po prostu ultimate wsparcie sobie tu wzywam i. Niech się dzieje. Co ma się dziać?
Wow. Szybko. Szybko mnie zabił. Byłem nieostrożny, no oczywiście, ale... Ale nie spodziewałem się, że tak szybko padnę. Dobra. Podejście numer dwa. Nie zmieniam swoich... planów. W ogóle ciekawa sprawa jest z tym, że w sumie tutaj te znaki widać od razu. Wiecie, żadnych wymogów nie ma czy coś. I to jest zaskakujące, bo w sumie patrząc na to, że jest coś takiego... Nie wiem, czy ten medium palca cały jest potrzebne, czy ono może działać tylko tak, że po prostu, nie wiem... Powoduje, że więcej tych znaków się pojawia. Ale nawet bez niego właśnie widać. Szczerze ciężko mi powiedzieć, więc no... Właśnie wchodziłem z założenia, że no... Bez niego w ogóle nie będzie tych znaków, a tutaj proszę. Taki NPC-ów już któryś raz z rzędu się pokazał tak po prostu. Ojeju! Większy to ma zasięg niż się spodziewałem. Dobra. No ja tutaj nawet nie musimy nic robić. Takie to fajne. Nie, dobra. Nie zrobić to bez przesady. Pobawmy się może w takim razie płomieniami. Damy radę. I nie wiem, ile mi to zada konkretnie, tak szczerze. A, zapomniałem, że nie mam teraz skupienia. Ale dobra, bije chyba fajnie. Więc tak, zaryzykujmy. Chociaż to jest, mówię, nie mój styl. Zawsze preferowałem walkę z bossami sam na sam. Żeby wzywać takich NPC-ów. Jeśli o to nie proszę, no ale ona poprosiła, więc wiecie, to jest już co innego. A jeśli mogę do tego też ducha wezwać, no to z czym tego nie zrobić? Mogę powiedzieć wprost, jeśli nie będzie NPC-ów, którzy proszą o pomoc czy coś, to ja będę walczył o swoich siłach. A tutaj tak, to już było ostatnio. Faza numer dwa. Ta, w której on staje się tym groźniejszym smokopodobnym. Ale dobra, jest okej. Okay. NPC ma połowę życia, duch jeszcze żyje. Okej, okay. Przełamane. Coś mi mówi, że... Tutaj będzie zwycięstwo. To było w sumie do przewidzenia, patrząc na to jak... Może nie tyle co łatwe to będzie. Oj, NPC może mi paść. Nie, przez moją głupotę teraz tu i padnę. Tak. Przez moją głupotę tu padnę. A było tak blisko. No niestety. Ja czasami sam się zadziwiam tym, jaki jestem głupi. Że rzucam się z tym ostrzem, jak wiem, że zaraz padnę czy coś. No to trzeci raz. Trzeci raz i trzeci raz udowodniłem. Trzeci raz udowodniam w tym odcinku, że jestem jotem i łopem i że nie umiem w tą grę grać. Możecie mnie wyzwać ile chcecie. Ja to robię i tak po swojemu. Jak mówiłem, jeśli NPC mnie prosi o takie rzeczy, to oczywiście, że będę to robił. Bo to jest po prostu logiczne. Mówię wam, jeśli graliście w Dark Souls 2, które jest uważane za najgorsze Dark Soulsy, to zrozumiecie mnie o co chodzi. I w ogóle... Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam już energii, dobra. O, jak zrobi ten atak to... Szybko, czarny płomień. Co? Halo, co jest, że on tak tym spami? Co, teraz będzie on ciągle tym spamił, tylko jak podejdę? Jeśli tak, to no niestety jestem zmuszony używać czarnej kuli ognia. Nawet jeśli bym chciał się pobawić mieczykiem. Okej, połowa walki za nami. Teraz tak, muszę tu podbiec czym prędzej. I... NPC nie potrafi tego wykorzystać, to ja to wykorzystam z czarnym płomieniem. Okej. Okej.
Okej. Okej, uwziął się teraz na tego, na tamtego, więc... Oczywiście, idealnie muszę odskoczyć. Halo, co? Co? Dobra, już po mnie. Ataki tego typu zawsze są zabójcze. Przeżyłem to na farcie. Bo szczerze, miałem wielkiego farta, że udało się to przeżyć. O nie, będzie uderzenie w ziemię. Trzykrotne, no niestety z czarnego ostrza nawet nie skorzystałem tak naprawdę przez to. Dobra, czarne ostrze. Szybko zmiana na tarczkę. Jemy. Znowu nie dałem rady, ale dobra. Może ona to przeżyje. Nie, nie, ja nie wierzę. I co teraz się tu stanie? Jak to gra potraktuje, bo on też zginął. Okej, mamy odpowiedź. I okej, jeszcze tak przy okazji... Żeby się tak nie wygłupiać to... Tym razem zamiast męczyć się z tym z czarnym ogniem, który moim zdaniem jest potężny, ale no, muszę jeszcze się nauczyć z niego korzystać, zarzucę sobie złote ostrze, że tak nazwę. Dobra, w ten sposób będzie bezpieczniej. I tak, dalszymi kulkami ognia będziemy się bawić w drugiej fazie, a póki co ze złotym ostrzem spróbujmy swoich sił po prostu go ranić. Wlezie. Bo wiecie, złote ostrze ma dłuższy czas trwania, więc będzie lepiej. Okej, we wściekłej furii. Atakuje. Dobra. Zapomniałem wiedzieć o czym jeszcze. Mam to coś, co zwiększa siłę. Boże, warto byłoby do tej butelki to jednak dodać. Wyobrażacie sobie, co by wtedy było. Ta butelka mogłaby być po prostu czymś, co będzie mnie buffować na tyle. Czekajcie, czy... Nie, myślałem, że to będą dwa przełamania postawy naraz, ale jednak nie. Ale dobra, no, wiecie o co mi chodzi i... Dobra, pierwsza część walki za nami. Zobaczmy, jak będzie dalej. A wybaczcie chwilową ciszę, ale tak, musiałem odpowiedzieć po prostu jedno bardzo ważne pytanie domownikom, więc tak. Niemniej jednak... Czarny płomień w łapę. Pokonujemy Godricka. Halo, co jest? No, co? Nie. Dobra, udowodniłem już po prostu po raz tysiączny, że nie potrafię w to grać. Dobra, to widzimy się za chwilę, jak już będzie bliski śmierci. No dobra, tym razem może się to już uda. No, warto próbować. Więc bardziej może inaczej, nie tyle za warto próbować, co... Dlatego też ryzykuję wznawiając nagranie. Dobra, mamy to. Powiem wam szczerze, dużo próbowałem, ale... Ale tak, nie należy do najlepszej, więc... Udało się na farcie i dzięki pomocy... NPC-ów. Zdecydowanie. Nie zaprzeczam temu, ale dobra. Zdobyliśmy wielki run. I dobra, wielkie runy, które otrzymujesz za pokonanie posiadaczy odłamków, utraciły swą moc. Jednak możesz ją przywrócić w boskich wieżach znajdujących się na ziemiach pomiędzy. W opisie każdego wielkiego runu znajdziesz informację, do której boskiej wieży musisz się udać. I wizerunek z szywańca, czymkolwiek on jest. Dobra.
Powiem szczerze, że pomału traciłem wiarę w to, że nam się to uda, ale... Nam się udało. Mówię na farcie, bo jestem totalnym idiotą i nie umiem nawet dobrze HP-ków sobie ustawić. Wiecie, zdolności na postać walczącą wręcz. I te działania inne. Ale tak, udało się. Możecie uważać, że to się nie liczy. Ja jestem zadowolony jednak z wyniku i... Ciekawe, nie wiem czemu nie zaliczył mi achievementa. Dobra. Idziemy dalej, cokolwiek to oznacza i po cokolwiek ty idziemy. Czy nie widzę tutaj niczego, więc... Takie trochę dziwne, że tutaj nie wolno atakować ani nic. Czy nie? A nie. Jeszcze zejście w drugą stronę. Tego nie widziałem na początku. Czy dalej, dobra. No trudno, jeśli trzeba będzie jeszcze raz walczyć z Godrickiem, żebym dostał achievement, to ja to zrobię. Mówiąc szczerze. Dla mnie to nie problem. Walczyć kiedyś inną postacią ponownie, żeby wiecie, to wszystko znaczy. Tutaj i co to za miejsce? Oraz... Negronu... Zabili Diego? Ha. Słuszko, druga Słuszko, gdzie jesteś? Proszę, weź moje winogrono. Chodzi? Nie rozumiem, ale dobra. A, w sumie niepotrzebnie spadałem, jak widać, ciepła drabina. I dokąd to prowadzi? Uwaga. A, jakąś polankę, co ciekawe. Ładne miejsce. Okej, czyli... O, po pokonaniu jego dostajemy się w miejscu, w którym... Czy to jest... Tak, to jest to miejsce. Okej, ciekawe. Dobra. Super. I tak. Powiem wam szczerze, jeszcze widziałem, że w zamku jest parę innych miejsc, których no nie dokończyliśmy. Zwiedzać, że tak nazwę. Bo nawet pamiętacie chyba takie sekwencje, tam było z psami, gdzie żuły coś. Tak jakby odpadkach czy coś, tak dalej. Więc tak, zamek jeszcze na pewno nie jest ukończony, ale no, udało nam się i teraz? Może pogadajmy właśnie z tym gościem, wiecie, bo tutaj ten jeden kazał nam... Chwila, zamknięte? Ale tak, on mówił, że musimy zrobić ten wielki run czy coś tam, żeby zostać uznani za część tego wszystkiego, tak dalej, ale go nie ma. Tak, widziałem, że są tu drzwi uchylone, ale chciałem po prostu zobaczyć, co tam się stanie i z nim pogadać, a teraz... Co jest? Palców. Dwa palce to jest... Coś takiego? Okej, a tutaj kto jest w ogóle? Interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order. Anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order.
Let the words of the fingers guide you. Well, a remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the crater of the champions are hewn by the Erdtree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, Tarnished, you are here to take, are you not? Okay. O wielkich runach. Zobaczymy może jeszcze coś więcej. The stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind. The Tarnished. Listen. The fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Ah, the children painted and listen. The great tarnished. Czy będzie to powtarzał? Okej, okay, weź moc z wizerunku. Okej. Okay. Korzystając z menu mocy wizerunku, możesz czerpać moc z wizerunku jego właściciela. No shit, Sherlock. Jeden wizerunek zapewnia jedną moc. Gdy uzyskasz moc, wizerunek zostanie utracony. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. A, i też można zeszyć dla run. Dobra. Okej, okay, i co tu mamy? Aha, wow, wielkie wymaganie. Nakazuję ci uklęknij. A, okej. Okay. Wielkie wymogi, a tutaj pozszywany smok. A, no tak, bo on sobie doczepił smoka. Okej, okay, dobra. A. Okej, okay, fajne, fajne. Ale wiecie co? Nie. Ja nie chcę tego na razie. Jak to się nazywa? Nie chcę tego ruszać. I przy okazji dotkniemy dwóch palców. Zachwyt. Nowy gest. Dobra. Czyli udało się coś takiego osiągnąć. Ciekawa sprawa. Wielki postęp chyba musieliśmy zrobić, skoro tak się stało. Teraz przy okazji, czy to się otworzy? Tak, otworzy. Więc zobaczmy, co nam jeszcze ten gość powie. I na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. To be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. No dobra. We have more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the Shardbearers,
We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Rinala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Okej. Okay. Czyli tutaj mam takie informacje o tych jakby... Ciekawe, nieprawdaż? O, i przy okazji jeszcze ona tutaj stoi, to od razu. Pogadamy. Nefeli Lu, we met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Ale przecież ty mi pomogłaś, no. Ale wiecie co, może to dlatego, że ona właśnie pomagała. I co to jest? Amulet Arsenału. Miła rzecz. Amulet Arsenału, tylko czym on jest? Nie widzę. Chwila, może tutaj materiałem? Nie. Czem też nie. Właśnie przy okazji jeszcze będę musiał zobaczyć runa, ale to już na spokojnie później. Chyba wiem, czym będzie, jak tak teraz patrzę. Bingo. Zwiększa maksymalny udźwig. Ciekawe. Nie wiem, czy tego potrzebuję, ale fajne. Dobra. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is the leader of the round table. Chwila. Ona jest córką tamtego gościa? Okej. Okay. Dobra. W takim wypadku żegnaj. Zobaczmy, czy on coś powie o swojej córce. Tak. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Okej. Dobra. A skoro już tutaj pogadaliśmy, to jest załatwione. Tutaj też jest załatwione kolejne. Zajęło to 57 minut odcinka. No to na tym już naprawdę kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak, następny epizod. Nawet nie wiem, co będzie sobie prezentował. Chociaż zdecydowanie warto będzie poszukać... gdzie to było? Nie, to było w kluczowych? Tak. Właśnie, co zrobić? Właśnie z tą runą. Odszukaj boską wieżę pogrobną, która leży za wielkim mostem w zamku burzowego Ceunu. No potencjalnie mamy już nasz cel. No i to tyle, jak już mówiłem, więc trzymajcie się i hej, hej.